Cześć! Dzisiaj pogadamy o tym, na co wydajemy najwięcej pieniędzy podczas starań. Słuchajcie, zarówno wizyty w klinikach leczenia niepłodności, jak i leczenie naprotechnologiczne, jak i w ogóle chodzenie do ginekologów, no do najtańszych nie należy. Ja się wiele razy przekonałam, że chodzenie na fundusz zdrowia w większości przypadków nie ma sensu, ponieważ ten sam lekarz, i to mówię z autopsji, ten sam lekarz na fundusz ma mniejszą wiedzę, miał mniejszą wiedzę jak potem na wizycie prywatnej. Nie będziemy rozwodzić się nad tym tematem, po prostu uważam, że to jest chore. Wielu lekarzy, też ginekologów, z mojego osobistego doświadczenia się nie dokształca, jeżeli chodzi o najnowsze doniesienia i najnowsze badania, które dowodzą, że no to, czego uczyli się 30 lat temu, troszeczkę ewoluowało. Jeżeli chcecie przykład, po pierwsze, tarczycy nie diagnozuje się jedynie po wartościach TSH, które nie jest wydzielane przez samą tarczycę, tylko przez przysadkę mózgową, a z tym stwierdzeniem zderzyłam się w ciągu 6,5 roku milion razy. Lekarz, który chce zdiagnozować tarczycę tylko i wyłącznie na podstawie hormonu TSH, jest, że tak powiem, do wymiany. Od razu. I nie tylko, no jest kilka różnych tam takich aspektów, które no mnie osobiście bardzo rażą, jeżeli ja słyszę od osób. Wierzcie mi, że tych osób do mnie aktualnie pisze bardzo dużo, z różnymi tam zapytaniami. Ja nie czuję się ekspertem w tej kwestii w żadnym stopniu, bo ja nie skończyłam żadnej szkoły. Ja nie mogę nikomu udzielać rad typu weź to, weź tamto. Ja wam mówię tylko na moim przykładzie, co mi pomogło, co mi nie pomogło, jakie są moje przeżycia, jakie są moje sugestie i moje doświadczenia. I wy generalnie możecie zrobić z tym, co chcecie. Ja nie chcę w tym momencie, ja nie mogę ponosić odpowiedzialności za to, co wy będziecie brać, robić i tak dalej. Mogę jedynie opisać to, czego ja się dowiedziałam, ale zanim przejdę do dalszej części mojego, jak zwykle, wywodu, może mój mąż będzie zachwycony, słuchajcie. Ja się tak nagadam do kamery, że jak on przyjdzie do domu po pracy, to ja już będę wygadana na maksa i chłop będzie miał spokój. Więc to jest tak naprawdę, ten YouTube to może być tak naprawdę złoty środek na udany związek. My jesteśmy teraz w 7 roku po ślubie, to jest ponoć rok, który jest przełomowy. Najwięcej par statystycznie rozstaje się w 7 roku pożycia małżeńskiego. Mało tego, to jest 13 rok bycia razem, więc my jesteśmy tak naprawdę obciążeni z każdej strony. Chłop będzie po prostu miał święty spokój, a tak naprawdę, wierzcie mi, dla mężczyzn nie do końca liczy się tylko seks. Nie. Oni kochają święty spokój. Dobra, do rzeczy. Zanim przejdę do tego, o czym chcę wam poopowiadać, zaznaczam. Przed zażyciem jakichkolwiek suplementów, leków i tak dalej, konsultujcie się ze swoimi lekarzami. Mało tego, wymuszajcie skierowania, bądź róbcie na własną rękę badania poziomu witamin, hormonów i tak dalej, i tak dalej. Bo bardzo często suplementy wpływają na to i możemy sobie zrobić kuku. Przykład, ja nie suplementując w ogóle selenu i tak naprawdę no tyle co w diecie, miałam przekroczony trzykrotnie jego poziom, co już jest bardzo toksyczne dla organizmu. Zarówno niedobory, jak i nadmiar wszystkiego jest złe. Dobra, teraz do rzeczy. Wiele osób, znów wiele osób, pyta mnie o to, co ty suplementujesz? No to ja tutaj mam takie magiczne koszyczki. Tak, to tutaj jest akurat moje przedśniadanko, śniadanko, pośniadanko i podwieczorek.
I wierzcie mi, że ja bardzo ograniczam to, co ja łykam, ale są to rzeczy, które są zalecone przez mojego doktorka. Może dzisiaj poopowiadamy tylko o tych takich przedśniadanko i śniadanko, bo znowu będzie to strasznie długie, a w drugiej części filmu opowiem Wam o reszcie tych suplementów. I ja aktualnie chciałabym jeszcze bardziej ograniczyć to, co jest w tym pudełku, bo to jest jeszcze jedno pudełko. Tylko, że to jest tak, bo tutaj jest połowa, tak, to jest to na wieczorek kolacyjek, a reszta to są zapasowe leki, więc luz. Będę chciała jeszcze bardziej to ograniczyć. Jestem przed konsultacją z dietetyczką i mam nadzieję, że będę mogła te suple jeszcze tam powyrzucać. Na moim blogu, pierwsza rzecz, którą muszę zaznaczyć, podlinkuję Wam niżej, są dwa artykuły. Jeden jest na temat kwasu foliowego i folianów. Jaka jest różnica i dlaczego warto brać foliany, a nie kwas foliowy. Drugi jest o fosfatydylocholinie, czyli to jest jakby rodzaj choliny. Dlaczego ją warto brać? No to ja jeszcze Wam tutaj wspomnę o tym dzisiaj, ale odsyłam, poczytajcie, tam jest o tym szerzej. Po pierwsze, co jeszcze warto tutaj nadmienić? Dlaczego nie warto brać suplementów, które są jakby miksem wszystkiego? Na rynku jest multum takich preparatów, które są zarówno na przygotowanie do ciąży, na pierwszy trymestr, drugi trymestr, karmienie piersią, dla kobiet w trakcie menopauzy, po menopauzie, dla 30-latek, 40-latek, dla każdego jest coś super fajnego. Dlaczego nie warto do końca inwestować w takie suplementy? Otóż istnieje taka zależność, że nie każdy suplement, nie każdą witaminę można łączyć z inną witaminą, nie każdy minerał można łączyć, dlatego że one czasami działają na siebie antagonistycznie i albo jeden neutralizuje drugi, albo na przykład zbyt mocno podkręca. Dlatego ja wiem, że to jest najłatwiej po prostu sobie chwycić jedną tapsę i sobie łyknąć do śniadanka, czy tam do śniadanka i do kolacji. Ale nie zawsze warto. Druga sprawa. Ja po tym, jak się dowiedziałam o moich mutacjach genetycznych, o czym wiem, że tutaj jest również takie grono, które jest pro i które jest anty, mutacje genetyczne. I ja tutaj nie będę absolutnie wchodzić w szczegóły, czy mutacja MTHFR jest istotna, czy nie jest istotna. I czy jest jakby... cała wina jest taką puszką Pandory naszego dzisiejszego świata i wszystko, co jest złe na świecie, jest spowodowane mutacją MTHFR. Nie. To nie jest ten czas, żeby o tym mówić. Ale jak się dowiedziałam o tych moich mutacjach, a robiłam jeszcze rozszerzony pakiet w Wielkiej Brytanii i konsultując to z specjalistą, który się naprawdę zna na rzeczy, bo nie dość, że od 16 lat śledzi te wszystkie badania, to jeszcze po prostu jakby sytuacja, którą ma w domu i choroba jego dziecka dodatkowo to podkręca, że tak powiem, jego zainteresowanie tym tematem. Dowiedziałam się o jednej rzeczy. Warto jest sprawdzać, co się zamawia i skąd się zamawia. W Polsce, jeżeli chodzi o temat suplementów, one nie są w żadnym stopniu kontrolowane, jeżeli chodzi o jakość. Znaczy, jeżeli firma jest akurat firmą dobrą, w takim kontekście oszustw, Boże, brakuje mi słowa teraz takiego, oczywiście teraz wszyscy wiedzą, a ja się czuję jak w kole fortuny, kiedy masz zgadnąć hasło i wszystko jest oczywiste, a ciebie zjada trema. Jeżeli firma nie oszukuje, to jest wszystko ok. To te suple z Polski są spoko, ja znam kilka firm, które naprawdę robią fajne suplementy, ale no przecież... Co szkodzi wsypać do plastikowej, w cudzysłowie, rozpuszczalnej ampułki
zwykłą witaminę C i sprzedać jako lek na coś, a jeszcze najlepiej na chorobę, którą sami wymyślimy i sprzedamy na to lek. Ja jestem bardzo zawiedziona przemysłem farmaceutycznym w Polsce i również pokłosiem tego jest działanie niektórych lekarzy. Ale to może nie na taką publiczną rozmowę jest to w tym momencie czas. Polecono mi zamawianie niektórych suplementów ze Stanów Zjednoczonych. Ja wiem, że Stany Zjednoczone to też jest bagno i też tam są różne sytuacje, typu, że to jest jedyny chyba kraj na świecie, gdzie można pozwać pralkę o to, że za głośno chodzi, albo Pana Boga o to, że zesłał deszcz, kiedy ja chciałam pójść na basen. No, naprawdę różne tam są precedensy i różnie tam się dzieje, ale kontrola, jeżeli chodzi o suplementy, jest o wiele bardziej jakby nasilona, jest o wiele większa konkurencja, a wiadomo, że konkurent konkurenta najszybciej podpierdzieli, jeżeli coś jest nie tak. W Polsce jakby jest taka mowa milczenia. Zaschło mi w gardle. Dlatego ja mam część suplementów, które zamawiałam z Polski, ale je można również dostać już u nas w kraju, ponieważ no, są po prostu ściągane przez jakichś tam hurtowników i można je również dostać. Ja jestem bardzo zadowolona z tych suplementów, bo ja widzę w końcu efekty w moich wynikach. Dobra, ale zacznijmy od tego, od początku. Może zaczniemy od tego, co ja biorę na czczo, żeby tak usystematyzować. Biorę witaminę B6. Nie wiem, czy to się sfokusuje, czy nie. Kurde, pierwszy raz mam swój fokus. No się nie fokus. A jest! Tak, to jest witamina B6 w formie P5P. Ja chyba nie będę próbować tego przeczytać, bo nie chcę wyjść na... O, teraz ja nie mam, na mnie nie ma fokusa. Ja wam zrobię na dole spis może po prostu tych wszystkich suplementów, które ja mam i z jakich one są firm. Jakie ja przetestowałam, tak będzie najlepiej. Ja nie wiem w ogóle, czy ja mogę takie rzeczy robić, ale to jeszcze doczytam sobie. Bo za każdym razem odbienie tego fokusa to za dużo czasu nam zajmie. Biorę taki suplement, który się nazywa Triphala, nie wiem jak to się czyta. To jest takie ziółko, które bardzo fajnie robi nam na jelita. A ja mam problemy z jelitami odkąd pamiętam. Odkąd biorę rzeczywiście to, a nie wiem, czy do końca to mi pomaga, czy to mi pomaga zmiana diety, bo to na pewno jest kluczowe, czy mi pomaga to, że łykam probiotyki jak cukierki i w diecie staram się dużo tych probiotyków stosować. No ale generalnie jest lepiej, no to biorę, tak? I ja wiem, że nie jest może to do końca dobre podejście, ale ja mam trochę taką fobię, jeżeli chodzi o moje jelita i po latach cierpień po prostu, jeżeli jest coś, co ma mi pomóc i pomaga, to ja się tego po prostu trzymam. Jeżeli ktoś stosował tą Triphalę, dajcie mi znać, czy faktycznie Wam też pomaga. Biorę też taki specyfik zapisany przez mojego pana ginekologa, naprotechnologa, jak grzyby Reishi. O tym napisałam również wpis na moim blogu i odsyłam Was do niego, podlinkuję Wam bliżej. I jeżeli ktoś chce... No i oczywiście dwa rodzaje probiotyków. Dlaczego dwa rodzaje? Ponieważ mają trochę inne szczepy bakterii i zauważyłam, że odkąd biorę je oba na czczo, po prostu lepiej się czuję. Co jeszcze na czczo? Jeżeli ktoś ma problemy z prolaktyną, to warto jest brać również niepokalanka, który obniża poziom prolaktyny. Ja biorę bardzo dużą dawkę bromergonu na razie i odstawiłam tego niepokalanka, bo no mówię, ja staram się ograniczać aktualnie, schodzić z tych wszystkich dawki, tych wszystkich moich suplementów, bo jest tego po prostu multum. Co biorę do śniadanka albo po śniadanku? Ja na śniadania z reguły staram się jeść, albo piję koktajl,
do którego staram się dodawać zdrowe tłuszcze, czyli albo wlewam olej lniany, mam też olej konopny, dodaję awokado i to sobie tam z różnymi, siemię lniane. Te dodatki jakoś tam zawsze u mnie funkcjonują, no i oczywiście do tego jeszcze dodaję różne inne rzeczy, tak zwany koktajl na winie, co się na winie to wrzucę. Albo jem coś jajecznego, omleta, jajecznicę. I to są takie jakby dwa moje główne nurty śniadaniowe. Ale staram się jeść coś takiego ze zdrowymi tłuszczami. Dlaczego? Dlatego, że do śniadania biorę sobie witaminę D, witaminę E, A, przepraszam, D, A. Mam też omega 3, chociaż mam nadzieję, że jak skończę to opakowanie i moja dietetyczka dobrze mi rozpisze dietę, bo zmieniłam dietetyka aktualnie, to będę mogła ograniczyć tą moją omegę w tabletkach. I biorę inozytol. Ja wiem, że większość z Was pije te preparaty z inozytolem, to jest bodajże Inofem i Miovarian. Tyle, że tam ja akurat nie mogę tego brać ze względu na to, że w Inofemie jest syntetyczny kwas foliowy, a w Miovarianie jest cyjanokobalamina, czyli ta niemetylowana forma witaminy B12. Dlatego ja po prostu mam mioinozytol osobno w tabletkach, a tak naprawdę staram się też nie łykać tego, tylko dodawać mioinozytol w proszku, który zamówiłam sobie właśnie również ze Stanów Zjednoczonych, z ich herba, do koktajli. I wtedy no, ograniczam po prostu tą formę tabletkową. I naprotechnolog również polecił mi, żebym sobie łykała suplement z cynamonem. Ja, jak wiecie lub nie wiecie, jestem szczęśliwą posiadaczką insulinooporności i hiperinsulinemii poposiłkowej i wszelkiego rodzaju preparaty, które pomagają regulować gospodarkę węglowodanową w organizmie, są wskazane. Cynamon oczywiście staram się dodawać również do deserów i tak dalej, i wtedy nie biorę już tego cynamonu. Jeżeli mam zaplanowany deser lub jakąkolwiek potrawę z cynamonem, to nie biorę już w tabletkach, wiadomo. I podobnie jest z kurkumą, o której będę zaraz Wam mówić. Ona również pomaga w regulacji tych cukrów we krwi. Więc tak, cynamonu jak najwięcej do słodkości, kurkumy jak najwięcej do wytrawnych potraw, do obiadów. I tak samo, jeżeli już dodaję kurkumę, do której bardzo długo nie mogłam się przekonać, wierzcie mi, jeżeli dodaję kurkumę do potraw, to już wtedy nie biorę w tabletkach. Polecam, jeżeli ktoś się potrafi przełamać, tą kurkumę dodawać do koktajli. Ja na przykład nie lubię takiego posmaku, do takich mięs i tak dalej, bardziej mi to pasuje. Do koktajli jeszcze się nie przemogłam, ale wszystko przede mną. Więc tutaj przechodzimy automatycznie do następnej przegródeczki, czyli takiej obiadkowej, nazwijmy to. Mamy tak, to co biorę na szczo, to co biorę po śniadaniu, to co biorę do obiadu, no, nazwijmy to w ten sposób. A, jeszcze co, jeżeli jestem w pierwszej fazie cyklu, biorę olej z wiesiołka. Olej z wiesiołka to jest taka podstawa śluzoprodukcji. Śluz płodny to jest podstawa, pamiętajcie to i nie dajcie się zwieść lekarzom, bo słyszałam już kilka takich super rewelacji od lekarza, że nie ma śluzu, to proszę sobie kupić lubrykant, który jest, ja nawet nie pamiętam jak on się nazywa, zresztą nie znam osoby, która potrafiłaby wymówić tą nazwę. Wiecie o czym mówię, białe tubki z różowym napisem bądź jakieś tam pochodne. Jeżeli nie ma śluzu, to proszę sobie użyć to, żeby był poślizg. Nie, śluz płodny jest po coś. Ja rozumiem, że można sobie użyć tych lubrykantów i polecam, jeżeli ktoś ma problemy z suchością pochwy i tak dalej, stosować to dla własnego komfortu, ale śluz płodny w dni płodne, w okolicach owulacji, to jest podstawa. Te plemniki po prostu muszą gdzieś w jakiś sposób się przedostać, tak? Jeżeli nie ma tego śluzu płodnego, jest jakaś przyczyna. Właśnie witamina, o której Wam mówiłam, to jest śluzu P5P, czyli ta taka fajnie wchłanialna forma B6 oraz wiesiołek,
oraz ACC albo leki wykrztuśne. Kiedyś był jeszcze guajazyl, który brałam sobie w tabletkach, bo syrop był paskudny. Zresztą pamiętam z dzieciństwa, to ja wolałam udawać, że nie jestem chora, żeby łykać takie świństwa. To są i picie dużej ilości wody. To są takie cztery rzeczy, które biorę na produkcję śluzu. Przez wiele lat nie miałam w ogóle śluzu płodnego. Nikt się absolutnie tym nie zainteresował. Właśnie oprócz mojego naprotechnologa, który mi zlecił stosowanie tego. I po pół roku kuracji ja naprawdę mam śluz płodny. Następna sprawa. Jeżeli piję koktajle rano, dodaję sobie olej z wiesiołka do koktajlu albo nasiona wiesiołka do koktajlu i wtedy oczywiście już nie biorę tego, bo im mniej łykamy, tym nasza wątroba, żołądek, jelita będą nam wdzięczne bardziej. Dobrze. O kurkumie powiedziałam. Berberyna. Berberyna to jest też taka naturalna substancja. Jest to wyciąg z kory berberysu indyjskiego. I to jest takie słynne HCL. Ja Wam teraz nie będę dokładnie mówić o HCL, bo nie czuję się merytorycznie przygotowana, żeby o tym opowiadać. Aczkolwiek jest to suplement bardzo polecany osobom, które zmagają się z policystycznymi jajnikami oraz insulinoopornością. Berberynka bardzo dobrze robi nam na nasze jajniki i na poziom insuliny, cukru. Tak jak mówię, nie chcę się zagłębiać w ten temat, bo nie czuję się merytorycznie przygotowana. Jak to mówi mój mąż, zamiast gadać głupoty, lepiej pomilczeć. Uczę się tego całe życie od niego. Arginina, L-arginina. Szczerze Wam powiem, że ja wiem, że ja mam ją przyjmować i mój genetyk i ginekolog mi tłumaczyli, na co to dokładnie wpływa. Tutaj jest kwestia związana z budową komórek, z tego co pamiętam, ale ja ni huhu nie jestem w stanie Wam teraz tego przytoczyć, powtórzyć, bo no, tak jak mówię, ja nie chcę ściemniać. Więc tak naprawdę tą L-argininę to ja łykam, ale nie do końca wiem na co, ale skoro ma pomóc, tak, trudno. Dobra, słuchajcie, ja Wam jeszcze widzę, że jest 23 minuty gadam. Ja Wam w następnym filmie, teraz już skończymy, bo to będzie naprawdę za długo, a ja zdaję sobie sprawę z tego, żeby słuchać tyle gadania o suplach, to może być uciążliwe. Więc ja w następnym filmie, w drugiej części opowiem Wam o tym, co biorę na przed kolacją. I podsumuję mniej więcej grupy suplementów, które są do czego. Bo ja nie biorę ich po prostu tak, że rano biorę na cukier, po południu biorę na poprawę jakości komórek jajowych, a wieczorem biorę na, nie wiem, lepszy seks. Żart. Nie biorę takich leków. Nie znam takich leków. Podsumuję Wam to i myślę, że ta druga część będzie troszeczkę krótsza, ale z moim gadulstwem różnie bywa. Dlatego do zobaczenia w następnej części. Pa!